Kamilu, będą związki partnerskie czy nie będzie związków partnerskich, poruszamy ten temat, dlatego że ja widziałem legendarną ustawę yy, o związkach partnerskich aut autorstwa Katarzyny Kotuli yy, i powiem Państwu tak, co tam jest? Ale z zębami czy bez zębów? Z zębami. Jest, drodzy Państwo, ja widziałem w wersji takiej, jaką ona przedstawiła Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi. I nie jest prawdą to, co mówią politycy PSL-u, że, znaczy, że, że nie ma takiej ustawy. Jest taka ustawa i co więcej, z tego co wiem, rozmowy wewnątrz PSL-u były prowadzone, bo PSL nie jest jednoznaczny w tej kwestii, czyli jest podzielony. Yy, około tam na 31 posłów, których oni mają, około 10 nie zagłosuje w żaden, żadnym wypadku za związkami partnerskimi, ale około 20, może 20, 21 osób zagłosuje za uroczystość ślubna i rejestracja związków w rządzie stanu cywilnego. Zmiana nazwiska, wspólnota majątkowa, dziedziczenie, prawo do informacji medycznej, przysposobienie dzieci, czyli uznanie przez partnera za własne biologicznych dzieci jego partnera, ale także piecza zastępcza, czyli takie czasowe zastępowanie rodzica w opiece nad dzieckiem i Kosiniak wieczny, jak to ludowiec, przygotował taką rozpiskę, na których na zielono zakreślił na co się zgadza, no, a jakże? W inną a klubę, na czerwono. Na zielono, a na zielono. czerwono zagraził, to, na co się nie zgadza. I tam jest tak. On nie chce, ale tutaj jest jakaś podobna możliwość yy, ruchu. On nie chciałby Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji. Wolałby, żeby to u notariusza, no u notariusza żeby to notariusz zgłaszał, ale chyba tutaj pójdzie na ustępstwa. Nie chcę uroczystości ślubnej, chcę, żeby po prostu ludzie. W tym projekcie chciałby, żeby to tak wyglądało, że zgłaszają się ludzie do Urzędu Stanu Cywilnego. Nawet nie muszą przychodzić razem. Mhm. Jeden się zgłasza, drugi się zgłasza, a potem urząd wydaje decyzję i przesyła im, że są parą. Tak Tak by chciał. Nie chcę się zgodzić na zmianę nazwiska, znaczy on mówi też w imieniu partii. Yy, na przysposobienie dzieci ani na pieczę zastępczą. Hmm. Znaczy nie jest to zaskakujące, bo Kosiniak-Kamysz no, po prostu też to mówi publicznie, aczkolwiek ja z, ostatnio tu karierę robi wypowiedź jego żony sprzed czterech lat. Puszczaliśmy państwu to tydzień tak, temu tak, i ona tak. podobno, ta żona ma bardzo duży wpływ na niego, ona jest podobno bardziej liberalna, więc on podobno jest gotów do pierwszego kroku. <śmiech> <śmiech> Pierwszy, krok jest Pierwszy krok jest najważniejszy. W tańcu i w różańcu. Tak, i trochę ma pretensję, że Katarzyna Kotula idzie na maksa, bo tak jak powiedziałeś, wcześniej już ludowcy sugerowali, na co się nie zgodzą. A ona mimo to zapisała coś takiego w y, projekcie ustawy. No tak, tylko z drugiej strony, y, no, Kotula no, musi coś takiego zapisać. No, jest polityczką lewicy. Y, zresztą no, takie zapisy też popiera Platforma więc jakby ze strony Platformy nie wiem, Donalda Tuska, tutaj nie ma żadnych problemów, więc no problemem jest rzeczywiście Kosiniak, natomiast szczerze powiedziawszy ja nie rozumiem tego upierania się przy tym, żeby tej, nie wiem, tej uroczystości nie było. Znaczy, bo co, znaczy jakby co to zmienia, tak? Kosiniakowi. Jakby tego nie rozumiem. Rozumiem kwestię pieczy zastępczej, no, bo rzeczywiście no to już wchodzimy na taki grunt, że rzeczywiście dla niektórych może się rozmyć ta różnica pomiędzy związkiem partnerskim a, a, a małżeństwem, prawda? No, jakby pod tym względem to rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że generalnie, nie wiem, czy Kośniak dostał jakieś badania ostatnio, czy po prostu to jest jakaś jego reakcja na, na wynik ostatnich wyborów, tak? Nie wiem, czy Kośniak próbuje znowu wracać na prawą stronę. Aczkolwiek nie wiem, czy słyszałeś ostatnio ciekawą wypowiedź Eugeniusza Kłopotka, który Jego już posłem. od dawna mhm. nie jest posłem, natomiast on zawsze uchodził za takiego jednak konserwatystę, za takiego mhm. bardziej prawicowego. No i on powiedział, że generalnie większość PSL-owców nie miałaby z tym problemu z, z ustawą o związkach partnerskich, więc wydaje mi się, że mimo wszystko może tutaj dojść do pewnego do pewnego zbliżenia stanowisk, bo też rozmawiałem ostatnio z otoczeniem premiera no i oni tam trochę rozkładają ręce, to znaczy, no bo... Ja, ja też słyszałem o jednym, że Kotula bardzo się wyławia, że tu, który jest sprawnym politykiem, widząc, yy, widząc, yy, co jest dla obu stron yy, warunkami brzegowymi, i widząc mniej więcej, co byłoby kompromisem, że Tusk zaproponuje własny projekt i że wtedy ona straci zostawi polityczny ona sukces. Spalonym. Tak, że zostawi ona spalonym. Więc ona z jednej strony musi jakby obsługiwać za jakby oczekiwania jej elektoratu, elektoratu Lewicy, ale z drugiej strony bardzo y, poważnie się boi, że Tusk nagle wyskoczy z projektem, który będzie godził obieracji i Kosiniak podniesie rękę i wtedy jakby Lewica w ogóle straci sukces. Ona także swój, straci swój sukces osobisty. No, może tak rzeczywiście być. Natomiast y, też mam wrażenie, że to już przed wakacjami sejmowymi się nie wydarzy. Zwłaszcza, że no, tam jest jeszcze wątek tego, czy to będzie projekt poselski, czy projekt rządowy. No, Tusk chciałby, żeby to był i Lewica również, żeby to był projekt rządowy. No bo wtedy, jeżeli wychodzi to z rządu, no to już no, teoretycznie powinno to uzyskać poparcie całej koalicji, ale z drugiej strony no, no, mamy tu już PSL-owcy podnoszą, no dobra, no dobra, to będzie projekt rządowy, ale dotyczący kwestii jak oni to mówią, światopoglądowych, więc no, jest to pewien problem. Wydaje mi się, że to może jednak nie być projekt rządowy, natomiast z takim ewidentnie wyraźnym wsparciem Tuska, mm, ale to się już przed wakacjami moim zdaniem nie wydarzy, no chyba, że Tusk będzie chciał zostawić Polaków przed wakacjami, no bo mamy jeszcze dwa posiedzenia Sejmu przed sierpniem z jakąś opowieścią, bo politycy, posłowie wracają w połowie września dopiero, chociaż myślę, że wrócą wcześniej. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.